Właśnie znajduje się na torach tramwajowych tramwaju na Gagarina i dokładnie w tym miejscu kończy się cała ta inwestycja. I już w maju mają tutaj dojechać tramwaje. Natomiast w ostatnich weekendach trwało frezowanie Gagarina i części skrzyżowania z ulicą Czerniakowską. Jak ta cała operacja wyglądała? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Tramwaj, kierunek Gagarina. Witam Was tutaj, cześć, czym znasz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z tramwaj, kierunek Gagarina. Jeszcze na koniec miesiąca w takiej porannej scenerii, bo wczoraj dokładnie, czyli w niedzielę 28 kwietnia zakończyło się kolejne frezowanie właśnie na ulicy Gagarina i w tym miejscu możemy zobaczyć, jak to wyglądało, chociaż te ujęcia są sprzed 2 tygodni, kiedy było poprzednie frezowanie. I w dzisiejszym filmie zobaczymy, jak to wyglądało na jednym i drugim odcinku, które były realizowane. I warto zaznaczyć, że jeszcze zostało mniej więcej 1/3 z tej całej inwestycji właśnie do dostawienia z ostatnią warstwą asfaltu na odcinku, który się już łączy ze samą ulicą Spacerową, Belwederską. No i idą po prostu z nową trasą tramwajową do Wilanowa. A w tym miejscu możemy z kolei zaobserwować właśnie, jak to wyglądało, kiedy pierwszy fragment, a konkretnie jezdnia południowa, była realizowana. Włącznie ze skrzyżowaniem z ulicą Czerniakowską. W tym miejscu jeszcze docelowo trzeba trochę zrobić rzeczy, jeżeli chodzi o tą inwestycję. Po pierwsze, muszą być ostatnie warstwy na wszystkich drogach rowerowych w tym miejscu. Muszą być doprowadzone krawężniki właśnie, jeżeli chodzi o drogi rowerowe i przejście dla pieszych do docelowej formy, co jest jeszcze w trakcie realizacji. Oczywiście musi być wszystko oznakowane poprawnie, jeżeli chodzi o przejście dla pieszych, jeżeli chodzi o drogi rowerowe, musi zniknąć całkowicie stare tymczasowe oznakowanie, które w tym miejscu jest. No tak jak powiedziałem, krawężniki również, jeśli chodzi o samą ulicę Czerniakowską, muszą być po prostu dostosowane do docelowego, aktualnego układu tejże ulicy. No i trzeba podpiąć wyświetlacze, wstawić nowe rozkłady jazdy i puścić tutaj tramwaje. Ale to ma się wydarzyć w połowie maja, przynajmniej wedle aktualnej zapowiedzi. Natomiast w tym miejscu możecie zobaczyć właśnie, jak pierwsza nowa, jak właśnie nie pierwsza, tylko ostatnia warstwa asfaltu się pojawiała na tym pierwszym odcinku, tutaj na skrzyżowaniu Gagarina i Czerniakowskiej. Jak widzicie, jeździ, wszystko się tutaj pracowało. Natomiast na ujęciach z tego kolejnego miesiąca zobaczymy dokładnie, jak wyglądały te prace, jeżeli chodzi o same rozkładanie asfaltu i malowanie pasów ciągłych. Bo w dzisiejszym odcinku, znaczy w tej części pierwszej, zobaczymy najpierw malowanie przejść dla pieszych, a właściwie jednego przejść dla pieszych. Przejdźmy się dalej, zobaczmy, jak to wyglądało. Tutaj oczywiście już ta inwestycja jest całkiem ładnie gotowa. Po lewej stronie właśnie było też frezowanie i tam już jest ostatnia warstwa asfaltu, jeżeli chodzi o ten odcinek. Przystanek Sielecka, jak wcześniej był gotowy, tak cały czas jest gotowy. Oczywiście pomijając tymczasowe przystanki autobusowe, które musiały trochę rozłożyć po części tą infrastrukturę docelową, jeżeli chodzi o barierki, ale to wiadomo, że wróci już docelowo, jak zakończy się ta inwestycja. No i na Spacerowej tak to wyglądało wtedy, jeszcze 2 tygodnie temu. Tam te prace jeszcze trochę były realizowane. Wróćmy sobie w drugą stronę i zaraz zobaczymy, jak to jeszcze wyglądało. Tutaj oczywiście rozjazdy wszędzie były i widzimy, że prace dalej w tym miejscu były realizowane. A tutaj już pierwsze przymiarki do tego właśnie, żeby rozpocząć malowanie przejścia dla pieszych. Musi być wszystko wymierzone, musi później być ręcznie wszystko narysowane mniej więcej lokalizacyjnie, znaczy nie mniej więcej, tylko dokładnie lokalizacyjnie, gdzie mają być pasy, jakiej długości, jakiej szerokości, gdzie ma się dokładnie pojawić, gdzie będą oznakowania poziome, jeżeli chodzi o przejazd rowerowy, jeszcze bez tej czerwonej farby. I to w tym miejscu wszystko właśnie jest realizowane. Oczywiście walce cały czas tutaj jeżdżą i rozsumarowują cały asfalt i ugniatają go, żeby tutaj lepiej się złożył w jedną całość, żeby to była faktycznie jedna płaszczyzna asfaltowa. Z kolei w tym miejscu, jak widzicie, właśnie jest rysowane, tak jakbyście kredą jeździli, po prostu rysowali mniej więcej lokalizację. Co, gdzie i jak. Wcześniej to było trochę robione właśnie kredą zaznaczone, a później taką lekką farbą jest zaznaczona dokładna lokalizacja. No i tutaj już mamy faktycznie malowanie. Jest taka specjalna maszyna, która właśnie jedzie. Jedna osoba ją obsługuje, a pozostałe osoby przestawiają, jak widzicie, te drewienka. No tak się domyślam, że to były drewienka, po których właśnie kończy się spryskiwanie właśnie farby. No jak widzicie, całkiem ładnie i to szybko jest realizowane. Jeżeli chodzi o takie przejście pieszych, jak jest właśnie już wszystko ładnie narysowane technicznie, no to po prostu praca idzie całkiem sprawnie, więc jak widzicie, tak to jest realizowane. I z ciekawostek, ta farba bardzo szybko schnie, z tego co zauważyłem, bo już raptem parę minut
Po tym jak była namalowana, można było na spokojnie, jeżeli chodzi o pieszych i rowerzystów, korzystać z tego przejścia dla pieszych. Znaczy dobra, nie z konkretnie tego przejścia dla pieszych, ale z tego, który miałem okazję obserwować w ostatni weekend. No i właśnie ostatni weekend się tutaj pojawił. Tak to wyglądało 2 tygodnie później, kiedy to druga część zaczęła być asfaltowana, jeżeli chodzi o Czerniakowską, no i oczywiście jeżeli chodzi o Gagarina. W tym miejscu jeszcze fragment właśnie Czerniakowskiej był do wyasfaltowania. No i w tym miejscu widzimy tą maszynę, na której właśnie świeży, ciepły asfalt jest wsypywany, a następnie ona go rozkłada na całej powierzchni i w ten sposób nowa nawierzchnia się tutaj pojawia. Jak widzicie, 2 przejazdy i taka jezdnia trzypasmowa na spokojnie, no 3, no może nawet 4 w tym miejscu, jest już właściwie gotowa i można sobie na spokojnie tędy jeździć. Czyli oczywiście wiadomo, że jeszcze trzeba namalować te wszystkie pasy, ale to też sobie zetkniemy tylko nie na Czerniakowskiej, tylko na Gagarina, jak w tym miejscu były realizowane. No i właśnie po drugiej stronie możemy zobaczyć już docelowo, jak wyglądały właśnie te wszystkie pasy pomalowane. Jak widzicie, to jest wszystko w tym miejscu całkiem ładnie ukończone, a dalej z kolei widzimy, że ruch odbywa się właśnie już tą nową nawierzchnią asfaltową i tamtędy aktualnie jeździły samochody i autobusy. Teraz już to oczywiście wróciło docelowo na te dwie jezdnie, jakby to oglądacie, ale tak to wyglądało podczas tego frezowania, bo wiadomo, że ruch samochodów musiał być ograniczony właśnie do jednej jezdni, aby to sprawnie mogło być realizowane, jeżeli chodzi o tą i budowę. Czy korki się tworzyły? Korki się tworzyły bardziej przy tym pierwszym frezowaniu 2 tygodnie temu, niż teraz podczas właściwie początku majówki, no bo początek majówki trochę mniejszy ruch samochodowy był i aż tak dużych i pokaźnych korków jak wtedy w tym miejscu nie było, ale jak widzicie i tak coś tam się robi, ale właściwie to jest całkiem nieduże, jeżeli chodzi o te utrudnienia w tym miejscu. Natomiast teraz sobie zerknijmy, jak to wygląda jeszcze tutaj z bliska, patrząc tak od boku. Tu właśnie widzimy, że już dotąd do tego przejścia dla pieszych dotarli z ostatnią warstwą asfaltu, tutaj idą, robią swoją robotę, że tak to powiem. Widzimy też, że trochę asfaltu to tam z tyłu spada, gdzie jest on wsypywany, ten właśnie świeży, ciepły, gorący asfalt. Natomiast tutaj patrząc dalej, widzimy już nową nawierzchnię asfaltową właśnie na Gagarina, na jezdni północnej, która została tutaj w tym miejscu ułożona trochę wcześniej. I tam dalej już nowe pasy się właśnie zaczęły pojawiać. Teraz zobaczymy, jak te pasy dokładnie będą wyglądać, bo oczywiście to też jest przedmiotem dzisiejszego odcinka. A dalej zobaczmy sobie, jak ta nowa nawierzchnia się ciągnie już do pierwszego, tego pośredniego przystanku tramwajowego, bo do tego odcinka było to wszystko realizowane. Tu dalej jeszcze nie ma ostatniej warstwy asfaltu, ona się będzie pojawiać później. To znaczy tak, po lewej stronie już możecie zobaczyć, że faktycznie ostatnia warstwa asfaltu się pojawiła, natomiast po prawej jeszcze nie. I ta nawierzchnia ostatnia po prawej stronie, czyli po jezdni północnej, będzie się musiała pojawić, kiedy te skrzyżowanie będzie już całkowicie oddane do użytku, bo po prostu trzeba będzie ograniczyć ruch, zamknąć tą jezdnię i przerzucić ją na drugą stronę. Dlatego też ten odcinek, ten fragment jeszcze nie został wyasfaltowany. Z kolei tutaj, jak widzieliście, no to tramwajowe jest tam już całkowicie połączone, jeżeli chodzi o spacerową. Wszystko jest już właściwie gotowe, jeżeli chodzi o torowisko tramwajowe połączone właśnie z ulicą Gagarina. Tory są spójne, sieć trakcyjna jest całkowicie rozliczona, to zjazdy są już na miejscu. Tory są całkiem ładnie wykończone, oczywiście jeszcze cały czas bez rozchodnika. A na Gagarina, jak widzicie, wszystko już od dawna czeka. No tak mniej więcej od końca zeszłego roku ta inwestycja jest prawie, że całkowicie gotowa. Tylko po prostu czeka, aż tamten tramwaj na spacerowej będzie ukończony, żeby jakkolwiek tramwaje mogły tutaj dojechać, bo wiecie, co z tego, że torowisko tramwajowe, sieć trakcyjna i wszystko w tym miejscu jest już gotowe, jeżeli, po pierwsze, nie ma jak tutaj dojechać z sieci tramwaju warszawskiej właśnie poprzez brak torowiska tramwajowego na spacerowej, bo to jest realizowane w ramach osobnej inwestycji, czyli w ramach budowy tramwaju do Wilanowa, a po drugie, jeżeli nie ma jak tej części zasilić, bo podstacja trakcyjna znajduje się właśnie na spacerowej, realizowana przez właśnie Budimex, który robi tamten odcinek tramwajowy. No, więc to taki jeden z aspektu faktycznie, który był jeszcze utrudnieniem, jeżeli chodzi o tą inwestycję, dlatego też trochę się to opóźniło. Tak wyglądały sesje świateł, możecie dokładnie zobaczyć podczas tej organizacji ruchu. No jest trochę to ograniczone, nie można było wszystkich jednocześnie właściwie puścić.
żebyśmy tutaj w siebie nie powjeżdżali. A ja tutaj oczywiście przyjechałem na monocyklu, więc nie uczestniczyłem zbytnio w tym korku. Tutaj też ciekawostek po lewej stronie możecie zobaczyć, że tymczasowy przystanek autobusowy był wytyczony na rozjazdach tramwajowych. Nietypowa sytuacja, kiedy z autobusu się wysiada na tory tramwajowe. A znacie jakąś taką miejscówkę, gdzie jeszcze takie jest właśnie wysiadanie i takie docelowe wysiadanie właśnie na tory tramwajowe z autobusu? Jest takie jedno miejsce w Warszawie, jedna taka ulica, gdzie takie wydarzenie ma swoje miejsce. Z kolei tutaj rozpoczyna się malowanie właśnie oznakowań poziomych na całej tejże i u ulicy w tym miejscu. Zwróćcie uwagę tylko wyłącznie, że na razie, po pierwsze, te rysunki techniczne, które tutaj się pojawią, są dosyć skomplikowane, bo tu będą te strzałki. Strzałki w lewo, w prawo, prosto. No i bardziej skomplikowane możliwości skręcania, więc jak widzicie, to wszystko w tym miejscu już się powoli pojawia, jedzie, natomiast teraz on maluje tylko i wyłącznie te strzałki, konkretnie tą część prostą strzałek, czyli podbudowę, no bo wiadomo, że ruch będzie w drugą stronę niż aktualnie on idzie i leci dron, więc tak jak to widzicie właśnie w tym miejscu wygląda. Teraz aktualnie maszyna była obsługiwana tam ręcznie, w sensie z tego co widziałem, to było po prostu to będę ręcznie, że wciskał i wyłączał mniej więcej w jakiej lokalizacji powinno się rozpocząć, jeżeli chodzi o całą długość strzałki, i dlatego też tutaj te wszystkie kreski są mniej więcej narysowane, chociaż biorąc pod uwagę gdzie to wygląda, to chyba ten program już to robił, który jest tam również na pokładzie tej maszyny, bo właśnie z niej się korzysta właśnie, jeżeli chodzi o te programy przy samym malowaniu pasów ciągłych do wyprzedzania, do mijania, czy też podwójnej ciągłej, to trochę inaczej stylizowane. W sumie szkoda, że nie miałem okazji nigdy zobaczyć, jak jest malowana podwójna ciągła. To mogłoby być też ciekawe. Ale dobra, mniejsza z tym, jak widzicie, tak to wygląda właśnie patrząc z lotu ptaka. Pojawiają się poszczególne na razie fundamenty, że tak to powiem, do samych strzałek i za chwilę zobaczymy, jak faktycznie same strzałki będą powstawać. Więc tak to jest w tym miejscu wszystko realizowane. O, przypomnę. I fragment tych dwóch pasów mamy już gotowy. A teraz na szybko są robione jeszcze, znaczy na szybko, lewo skręty, które w tym miejscu będą się znajdować. Też po prawej stronie możecie zobaczyć, jak będzie wyglądać docelowo ten właśnie układ drogowy, jeżeli chodzi o strzałki. Więc możemy mniej więcej już się domyśleć, gdzie, co i jak, jakie te strzałki będą poukładane, jak trzeba je wszystkie tutaj namalować. I zacznijmy właśnie owe i malowanie strzałek w tym miejscu. Proszę bardzo, to z ciekawostek, znaczy ja nie miałem okazji nigdy zobaczyć jeszcze jak faktycznie coś takiego jest malowane, dlatego może to jest dla mnie większe wydarzenie, natomiast możecie zobaczyć na załącznym blasku, że to jest składane wszystko de facto ręcznie. Oczywiście właśnie musi być wszystko narysowane najpierw technicznie, gdzie jaki kontur ma się pojawić, a później strzałka jest robiona ręcznie, nie ma tutaj żadnej maszyny do tego, tylko faktycznie to jest całkowicie robione ręcznie wedle szablonów, które są układane również ręcznie właśnie do tych rysunków technicznych, i owym miejscu, więc jak widzicie tak to wygląda jak na załącznym obrazku i dwie strzałki gotowe, jedna prosto i ze skrętem w prawo. Następnie się przesuwamy dalej i robimy tak samo na kolejnych jeszcze paru strzałkach przed dalszą częścią skrzyżowania, więc układamy trzy części, mamy już samą część prostą i z tej maszyny po prostu wyjmujemy taki pistolet na farbę i z niego jest to już malowane na samym asfalcie. Więc tak to jest realizowane, jeżeli chodzi o oznakowania żółte, czyli te tymczasowe, żółte, pomarańczowe, no wiecie o co chodzi. One są trochę inaczej, to będą w sensie, tam są dwa typy. Albo jest taki typ jak tutaj właśnie stylizowany, czyli to jest po prostu malowane poprzez specjalną maszynę. Albo jest druga opcja, czyli nie jest to malowane, tylko te pasy są przyklejane. I przyklejane pasy zawsze się stosuje na nawierzchniach, które później trudno byłoby albo sfrezować, albo co ważniejsze, po prostu zmienić, jeżeli chodzi o nawierzchnię, znaczy jeżeli chodzi o zamalowanie tego, bo czasami jeżeli coś wyjdzie nie tak, to jest to wszystko później zamalowane na czarno. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o torowisko tramwajowe, tam się tego nie stosuje. Tam można namalować, jeśli już docelową organizację ruchu, ale tymczasowej się nie maluje, tylko właśnie się przykleja
tymczasowe żółte pasy, w związku z tym, że później nie będziemy skuwać całego betonu, czy też malować tego na ten jasny szary, bo po prostu to będzie o wiele bardziej widać i to będzie gorzej zrealizowane, więc dlatego też jest to realizowane w ten sposób jak tutaj. Z tym, że pamiętajcie też, że malowanie na asfalcie, zamalowanie starych pasów białych jest ostatecznością, inaczej się z niej nigdy nie korzysta, jeżeli nie ma takiej potrzeby, więc to też jest jeden z takich tych ważnych aspektów, jeżeli chodzi o te malowania drogowe, które możemy zobaczyć na załącznym obrazku. Gdzie są żółte docelowe? Zazwyczaj no to jest na przykład budowa metra, bo tam te prace trwają pod OK na daną organizację ruchu. Natomiast tutaj również były tymczasowe organizacje ruchu, bo jeżeli jest sada nawierzchnia, później będzie frezowana, to ta spokojnie można zrobić tymczasowe organizacje ruchu na pomarańczowych pasach namalowane. Natomiast jeżeli chodzi o tory tramwajowe, to zwróćcie uwagę, że wszędzie tam normalnie powinno być to przyklejane. Tak było na budowie metra BMW, tak było również i tutaj, więc te wszystkie inwestycje się mniej więcej łączą, jeżeli chodzi o ten aspekt. Tak samo również jest na budowie tramwaju do Wilanowa. No i tutaj już w przyspieszonym tempie możemy zobaczyć malowanie tych strzałek bocznych, czyli właśnie prawo skrętów, znaczy możliwości skrętów prawo i oczywiście jazdy prosto. No i samej strzałki prosto w tym i oto miejscu, więc tak to jest realizowane. Tutaj jeszcze z tym przystankiem tymczasowym autobusowym, który był wyznaczony w tym miejscu, no naprawdę to jest niesamowite, to niesamowicie brzmi, że tory przystanek autobusowy znajdował się na rozjazdach torów tramwajowych, ale po prostu tramwaje jeszcze nie jeździły, więc to było najlepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o prowadzenie tymczasowej organizacji ruchu bez jakiegoś większego rozbiedania, czy też wstawienia tymczasowego przystanku autobusowego na rozchodniku, więc najlepsze sytuacja, żeby po prostu wszyscy byli win-win, a jeszcze jak ktoś przyjedzie, to może sobie były postać na torach. No, jakby według mnie same zalety. No i na koniec, jeżeli chodzi o malowanie, właściwie prawie na koniec, możemy zobaczyć malowanie ciągłej linii właśnie dzielącej pasy do skręcania w tym miejscu. Widzieliśmy też mniej więcej lokalizację, gdzie musi przerwać i również w tym miejscu przerywa. No i później po krótkiej przestawieniu maszyny może sobie po prostu włączyć tryb, gdzie ona sama włącza farby co te kilka metrów. Tak patrząc z tej perspektywy, to jest chyba 1,5 metra, góra 2, jeżeli chodzi o odległości pomiędzy właśnie odcinkami. No i tu z kolei wracając do frezowania, które się działo cały czas w tym samym czasie, widzimy, że tutaj się pojawia właśnie ostatnia warstwa asfaltu. Proszę bardzo, świeży asfalt jest wsypywany do samej maszyny, która będzie już układać go tutaj na docelowej lokalizacji z tira. Właśnie tu wszystko jest wyjmowane, znaczy jest wysypywane ten ciepły asfaltik. Też zwróćcie uwagę, że ten pojazd ciężarowy jest zabezpieczony właśnie przed tym, żeby te opary nie wydostawały się na powierzchnię, no bo wiadomo, że i zbyt duża ilość to jest trochę trująca, więc to też jest dobra informacja, że tak to jest tutaj wszystko zabezpieczone. No i dalej możemy zobaczyć, jak już powoli, nawet nie powoli, jest wszystko rozwalcowane, no, łączone w jedną całość. W niektórych miejscach też faktycznie było później widać, jak asfalt jest ten stary z tym nowym łączony, bo przez takie właśnie kliny, że tak to powiem, jeżeli chodzi o te łączniki. No i tak widzicie, idą, jadą, pracują, dalej powoli się to przesuwa do przodu, no i nowy asfalt jest układany w docelową lokalizację, a później to wszystko oczywiście trzeba rozwalcować, połączyć, żeby to scalić w jedną całość, żeby nie było widać elementów tych łączeniowych, tylko po prostu, żeby to była jedna cała łączna konstrukcja asfaltowa. Oczywiście wiadomo, że jeżeli są jakieś tam studzienki, no to trochę jest większa zabawa, bo przy studzienkach trzeba te studzienki później odkopać, ale to wiadomo, trochę inna sytuacja. A tutaj z kolei właśnie dalsze malowanie już w kierunku samej Czerniakowskiej wzdłuż przystanku autobusowego. No i co ja mogę powiedzieć? To było na tyle z tego filmu. Jeśli jakiś specjalny materiał z tramwaju na Gagarina wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. I jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Dzisiaj po południu pojawi się jeszcze mniejsza z tym z podsumowaniem ostatnich kilku dni. No a właściwie utrudnień na majówkę, bo jest ich dosyć dużo zaplanowanych. I to tramwajowych, i to drogowych, i ogólnie w całej Warszawie. No i chwilę później powinien się pojawić film z jezdni tramwajowej Annapol, jeżeli wszystko mi się uda zrealizować. Jutro zapraszamy do metra, może nawet ponownie tramwaj na Gagarina się pojawi z jakimś trochę pełniejszym i innym filmem. No i oczywiście inne inwestycje, które też czekają na swoje realizacje. Może w końcu ten Olsztyn, ale na pewno też Warszawa Zachodnia, jeżeli chodzi o torowisko zachodnie, bo to wszystko musi się jeszcze pojawić najlepiej do końca tego miesiąca. A więcej filmów na całą majówkę będzie całkiem dużo, już niedługo. Cześć!